Ale dobra, jeszcze jest są kolejne rzecz jasna, ciekawostki. Więc jeśli, bo tutaj będziemy mieli challenge z monetami w fontannie, więc w oryginale jak spojrzymy sobie na monety w fontannie, to będzie na nich twarz. Jest to twarz Dana Johnsona, czyli pracownika Insomniac Games. No i monety są w Spyro 2 oryginalnym, generalnie przez ten oto incydent z Danem Johnsonem, to jest taki właśnie easter egg. No i jakby to powiedzieć, ten easter egg będzie kontynuowany w serii Ratchet & Clank. Co jest też zabawne, to w Reignited Trilogy twarz Dana Johnsona została zastąpiona księżycem z wersji 2001-2016 loga Insomniac Games. Był to prawdopodobnie układ w stronę Insomniac, twórców oryginalnej trylogii Spyro. I to są wszystkie ciekawostki odnośnie Mystic Marsh. Mogę w sumie jeszcze nazwę tego poziomu przekręcić na, zamiast Mystic Marsh, na Mystic Marsh. Barszcz. Tak, no. Od kiedy magiczna fontanna przestała działać, wszystko się zmieniło. Mógłbyś się dowiedzieć, jaka zła siła stoi za tym nieszczęściem. Okej, dowiem się. Dowiem się i ci potem napiszę SMS-a. O co chodziło? A, zapomniałem, ja nie umiem pisać SMS-ów, bo nie mam rąk. Tak było. Jest i będzie. Ale tak szczerze, to jest ostatni poziom taki nudnawy z całej gierki, ponieważ następny poziom to prawdopodobnie będzie Canyon Speedway. A jako, że mamy już 100% ten... Jako, że mamy już 100% świat, to prawdopodobnie następnym poziomem to już jeszcze będzie Metropolis i to będzie na tyle chyba. I będzie można na Ripto iść, ale zanim pójdziemy na Ripto, to trzeba będzie jeszcze powrócić do jesiennych równin i wtedy skopać dupę tamtym dwóm poziomom. Na te orby, na te orbiszcza. W sumie to będzie kolejna seria skończona, no bo jeszcze mam już... Bo ogólnie mam już Ratcheta i Clanka skończonego. W sensie całego nagranego, tylko trzeba go do końca zmontować i już będzie seria skończona. Teraz Spyro będę miał skończone. Więc na dobrą sprawę zostawiło mi tylko dwa crashe. I w zasadzie zakończę tym oto let's playe z wiosenno-letniego tego maratonu. No bo na dobrą sprawę to będzie już wszystko. To będzie wsio. No i jeszcze Jackie Daxter, ale Jackie Daxter to też szybko pójdzie. Więc naprawdę już tam bardzo mało zostało, jeżeli chodzi o te gry na moim kanale. Do końca września myślę, że się z tym wszystkim wyrobię. Że... chyba trochę przysnąłem. Wygląda na to, że pozwoliłem fontannie się wyłączyć. Masz, weź tę kulę. Tylko nie mów wodniakowi o mojej małej drzemce, co? Dobra, nikomu nie powiem, niech ci będzie. Niech ci, kurde, będzie. Prawie 300 mamy, kurde, czego ja tutaj się obawiam? Przecież wszystko idzie zgodnie z planem na chwilę obecną. A to, że tam pominę jakiś klejnot, no to... Czy kogoś to w ogóle dziwi? Bo mnie nie, na przykład. Mnie to w ogóle nie dziwi. Na razie nie atakuję tych stworzeń, dlatego że nie potrzebujemy już chyba nigdzie smoczych dusz. Myślę, że to co mamy to już jest wystarczająca ilość. Chyba, że tu jest skill point za to, żeby wszystkich unicestwić z poziomu, no to wtedy ewentualnie. Wodne dziobaki, kurde. I myślę, że zanim zaczniemy misję od tego oto pana, który potrzebuje pomocy ewidentnie, to najpierw weźmiemy to, co trzeba.
Mamy prawie 60 żyć, kurde. Prawie 60. Ładny wynik, naprawdę. Jestem zadowolony, tak szczerze wam powiem. Przez chwilę chciałem powiedzieć, czy ja tutaj byłem, ale okazuje się, że ja tutaj nie byłem. Teraz trzeba iść tutaj. Nie, czekajcie, źle chyba poszedłem. Nie, dobrze szedłem, kurde, co jest? Co jest, kurde? Dobrze poszedłem, tylko mi się strony popierdzieliły. Tutaj byłem, fakt faktem, ale powinienem pójść tam dalej, kurde. A czemu nie poszedłem? Nie mam czerwonego ani zielonego pojęcia. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to aż tam mi chyba brakuje klejnotów, tak? No właśnie, kurde, tutaj są. I coś mi Sparks pokazuje, że tutaj gdzieś klejnot został. Pode mną? I tam? Chyba już wiem, gdzie ty chcesz mnie zaprowadzić, Sparks. Coś mi się, kurde, wydaje, że wiem. Ale pewności 100% nie ma, więc zróbmy tak. Tak, ty chcesz mnie tam zaprowadzić, oczywiście, że tak. Mamy 100%, jeżeli chodzi o klejnoty. Nie, Spyro, to mi nie pomoże. Okej. Trochę wygląda tak, jakbyśmy już mieli zacząć misję z tym profesorem. Ale okej, nie komentuję tego, bo nie mnie to oceniać. Dobra, polećmy wtedy do tego gościa. O, Spyro, smoczy druchu. Banda złodziei ukradła mi świece zapłonowe i utknąłem tutaj. Odzyskaj, proszę, wszystkie 4 świece. Okej. Podróżniku Bazyliszku. I gdzie jest ten oto stwór? Gdzie on na nas czeka? A tutaj. Ty gałganie jeden. Więc teraz trzeba go ścigać. Może zrobię tak. Dokładnie tak. Hahaha! I co? I co? Kto tutaj teraz jest zgaszony? Hahaha! Dobra, gdzie jest kolejny ziomuś? Koniec imprezy! Tutaj! Przecież ja nie muszę go ścigać w żadnym wypadku! Co wy mi tu gadacie, że trzeba... Trzeba go ścigać, kurde. Wystarczy, że teraz nabierze go. Gdzie on jest, kurde, kolejny? Ha?
Tego nie ma. Tam jest, kurde, namierzyłem gościa już. Dawaj mi czwarty. Gdzie jest czwarty? Tam jest czwarty. Ja pierdzielę, no co to jest za poziom trudności na 4 gwiazdki? Halo. O kurde, tutaj zasięg nie sięga. To może teraz będzie sięgał. I szafa gra! Proszę, młody smoku, to dla ciebie. To już prawie zabytek, ale zasłużyłeś. O kurde, szafa gra! No dobra, czyli teraz przyszedł czas na najnudniejsze zadanie od Mister Sister Profesora. Ale okej. Zobaczymy, co on nam ciekawego powie, o ile będzie rozgadany i będzie chciał coś powiedzieć. Bo jeżeli nie, no to po co ja mam, kurde, robić od niego jakieś zadanie? O Red, jak ja potrzebuję ołówka! Zechcesz spróbować z nowym jajem? O. Proszę, nowe jajo! Nie dasz rady wymienić go na ołówek tak po prostu, wiesz? Okej. Mam wziąć jajo i muszę je wymienić, tak? Bułka z masłem. To jest akurat nawet proste. Znaczy, proste, no wiadomo, że jest proste, ale tu chodziło mi o to, że to jest nawet spoko zadanie. Nie, w sumie to nie tu. Tu była gumowa kaczka, albo po prostu kaczka. Gdzie było jajo? Jajo. Jajo było tutaj, właśnie w gnieździe. Kurde. Jajo musi się wykluć. To będzie teraz trudne, żeby tutaj. Okej. Tu mamy ten, więc teraz musimy tamtą roślinę, że tak powiem, ogarnąć. Tu z kolei mamy gumową kaczkę. Sześćdziesiąt! Jej! Naprawdę dosyć spora ilość żyć, muszę przyznać. Tam mamy cebulkę. Cebulkę trzeba będzie do gara włożyć. I chyba potem będzie monetę do fontanny i potem będzie ołówek. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to w takiej kolejności szło i mniej więcej tak to wyglądało. 15 minut! 15 po 10! Ja pierdzielę, a ja tutaj przecież odcinek mi się przesłał. Ze Spyro właśnie. Więc trzeba będzie zaraz przerwać i chyba dać info na grupkach. Chyba, że znowu z opóźnieniem dam, wtedy będzie trochę hashtag beka z typa. Czekajcie, sprawdźmy to. No jest tutaj w sumie logo Insomniac. A może tutaj dam bardziej na światło jeszcze, żeby się upewnić? Ta, jest logo Insomniac. Jak najbardziej tak. Więc ciekawostka tutaj była bardzo ciekawa i bardzo pomocna. Jest i ołówek profesora. I dostaniemy za to ostatniego orba i będziemy mogli opuścić już ten drętwy poziom. I zaczniemy i zabierzemy się za te lepsze poziomy już. Mój ołówek! Teraz znów mogę zacząć wyliczać wiek wszechświata! Proszę, weź tę kulę na przechowanie. Elora twierdzi, że ją zapodzieje. No bo zapodziejesz ją, biorąc pod uwagę, jaką jesteś pierdołą, profesorze. Jeszcze 10 kul zostało nam. Mamy poziom na 100%. Czego chcieć więcej, moi drodzy? Ile? 84% gry. Już nam naprawdę bardzo mało zostało, więc wychodzimy stąd.
I możemy wrócić do zimowej tandry. Dziwi mnie, że nie było w ogóle outra, tak szczerze. Chyba nie pominąłem outra z tego poziomu. Mam jakieś dziwne wrażenie, że pominąłem. Ale dobra, okej. Jeżeli pominąłem, to najwyżej tutaj coś dokleję. Więc, ponieważ zabraliśmy się... A nie, jeszcze została robotika farma. A, to jeszcze ten poziom nam został. Ale chyba w przerwie... Poza robotika farmą zrobimy sobie chyba speedway. Tak sądzę, że to będzie lepszy pomysł. I to jest chyba jeden z najlepszych pomysłów, muszę rzec, w tym wypadku. Więc, dawaj. Ostatnia przygoda na szlaku, Spyro? To dosłownie groszowa. Mądry wybór. Założę się, że tak zwinny smog jak ty w mig odzyska majątek. A ty z kolei w mig dostaniesz w pierdziel, ale nie teraz, bo na ciebie, Moneybugs, przyjdzie czas w tym... w Spyro Trójce. Ale co ja będę spoilerował. Więc tak, tutaj prawdopodobnie będzie japońska nazwa i od razu wam powiem o ciekawostce. Motocykliści skaczący z ramp nad lawą to nawiązanie do okładki albumu Meat Loaf z 1977 roku Bad Old or Hell, czy jakoś tak. A teraz... Let's go! Speedway będzie dosyć... błahostką, mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że to będzie, że tak powiem, błahostka, bo nie jest on jakoś... specjalnie trudny. Wybaczcie, że ja tak też wam mało mówię o tym, jakie są moje wspomnienia z tamtymi poziomami w tym świecie, ale mam bardzo dziurawą pamięć, jeśli chodzi o to. Bo trochę nie pamiętam, czy za dzieciaka rage'owałem przy tych poziomach, czy jak to wszystko ze sobą się jadło. Ale wiem, że ten speedway nie sprawiał mi nigdy żadnych problemów. Nie wiem, jak będzie teraz, ale wtedy mi nie sprawiał. Ale tutaj myślę, że głupota sprawi, że ten speedway będzie dla mnie problematyczny. No dokładnie, głupota, ponieważ jeden motor żeśmy opominęli, więc w tym wypadku mogę zrobić już edyt i widzimy się, kiedy pokonamy tutaj wszystko i wszystkich. Okej, udało nam się, zdobyłem nawet punkt umiejętności, czyli skill point, dzięki czemu dostałem żyćko, więc spróbujemy ponownie. I teraz czas na misję od Huntera. Moją ulubioną misję, tak swoją drogą. I 61 żyć! Jezus Maria! Rety kotlety! Co tu się dzieje? Dobra, tutaj go mamy. Tutaj go mamy. Dobra, Spyro! Chcesz wypróbować mój samolot? Naprawiłem go! Jestem prawie pewien, że się nie rozbije. Dobra, Spyro, już tłumaczę, o co chodzi. Będę sterować samolotem za pomocą radia, więc twoim zadaniem będzie tylko strzelanie do celów z karabinu. Spokojnie sobie wyceluj i wciśnij atak, by strzelić. Okej. Więc to jest dosyć proste zadanie, tak szczerze. Nie jest ono w żadnym wypadku trudne. Jest banalne wręcz. Bo musimy zestrzelić tylko te 25 baloników i ewentualnie takie balony latające. Ale nie jest to trudne.
Hej, sprzątnąłeś wszystkie cele, co na pewno zasługa twojego świetnego pilota. Oczywiście, Hunter. Zgadzam się stuprocentowo. Hunter jest dobry. Przypisuje sobie ten... jakieś zasługi. Więc czas na powrót do zimowej tandry i zabierania się za najgorszy poziom. Bo Robotica Farm. A potem Metropolis i wracamy do dwóch poziomów. Bum, bum, tarararara, bum, tarararara. Ile mi dokładnie klejnotów? 9200. Niedługo 10 koła, niedługo 10 koła i będziemy mieli wszystkie klejnoty. Wszystkie klejnoty zdobyte. A teraz, panie i panowie, nadszedł czas na najgorszy poziom. Mechaniczne farmy. Tutaj będzie japońska nazwa, o ile jakakolwiek będzie. I czy są jakieś ciekawostki, które mogę na szybko powiedzieć? No, jest jedna, czyli Robotica Farm jest połączony z Metropolis. We wcześniejszym demie ten poziom nazywał się Metropolis Arcs, a Metropolis nazywało się Metropolis Spires. Let's go! Naprawdę, uwierzcie mi, ten poziom tak bardzo mocno jest zły, że mam nadzieję, że bardzo szybko go zaliczę, bo nie chcę na niego wręcz patrzeć. On jest twój!